nareszcie będę miał zajęcie. Postraszyć Amerykanów to szczególna przyjemność. Lord wspomniał również, że Otisowie mają córkę. Dziękuję, George. Dziewczę jasnowłose, z oczu łez obetrze rosę, grzeczną duszę niego skruchy, to zakwitnie migdał suchy i powróci spokój błogi w odwiecznego zamku drogi. Wręczę za autentyczność każdego przedmiotu znajdującego się w zamku. A kiedy moglibyśmy tu zamieszkać? W każdej chwili. Nikt tutaj nie mieszka od 10 lat, co jest od chwili, gdy moja siostra babka Mary, matka lorda admiralicji, wdowa po cięciu do Boltonie dostała ataku apopleksji. Z jakiego powodu? Ujrzała dwie ręce kościotrupa na swojej ramie. Dwie ręce? Aż to jest zupełnie normalne. Co innego, gdyby kościotrup miał 4 ręce. Albo choćby nawet 3. Panie Otis. Słucham. Mimo iż kupił pan zamek, chciałbym panu zaproponować, aby się pan wycofał. Upiór rodu Canterville nie jest moim wymysłem.